Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 27 sierpnia 2023 roku. Niedziela. Ja niestety pracuję cały czas, a najgorsze jest to, że mi zablokowali, zawiesili Instagram. Ja chciałam powiedzieć, bo mam tutaj życzenia w tej chwili, które za chwileczkę zrobię, ale nie wiem, czy to jest możliwe, że fani nie mogą sobie poradzić z patocfelami, bo patocfele zgłosiły to konto, nad którym pracowałam tyle lat i się wkurwiam, bo tyle pracy poszło i na robiliśmy i podziękowania i różne rzeczy, że teraz nie mogę tego zamieścić. Ja oczywiście zamieszczę te życzenia, żebyście to wszyscy usłyszeli i bardzo proszę, żebyście zgłaszali wszystkich patocfeli i wszystkie profile do Instagrama, do Facebooka, wszędzie te wszystkie bezzemne, te wszystkie szymale, te wszystkie śmiecie, Mateusze i różne inne, żeby po prostu się i gładysze i inne śmiecie, debili, po prostu patocwele, bo to są patocwele, wszystko patocwele, to brak czegokolwiek jest po prostu, żeby ani mądrości, ani wyglądu, ani w ogóle niczego to nie ma, ani się nikomu nie przyda, bo to są pasożyty po prostu, żebyście to zgłaszali. A ja mam tutaj życzenia w tej chwili dla chłopaka, dla Przemka, dla najlepszego przyjaciela Dawida, który obchodzi 30 urodziny dzisiaj. On obchodzi dzisiaj te urodziny i dzisiaj mają bardzo dużą imprezę w remizie, w stylu PRL to będzie. Także oni się przygotowali, mają swoje stroje do tego wszystkiego. Dawid jest kierownikiem w renomowanym sklepie luksusowych zegarków. No więc jest prawdopodobnie luksusowym chłopakiem. Uwielbia mnie i moje piosenki, a szczególnie tą ostatnią, Wiady z buta i na chatę, no i chyba tą piosenkę, oczywiście Zamknij mordę. To człowiek, który kocha życie i pieniądze, wraz ze swoim przyjacielem fajnie spędza czas, jest wtedy szalony i śmieszny, zawsze robią coś szalonego. Ich marzeniem jest wycieczka do Trójmiasta i spotkanie mnie, no oczywiście jeżeli będziecie, to ja zapraszam, że gdzieś tam się spotkamy na kawie czy na obiedzie. Ma wielki urok osobisty, który przede wszystkim jego przyjaciel potrafi ulec. No tak się spodziewam. Ja jestem dzisiaj w domu, ponieważ walczę z Instagramem niestety, bo chcę po prostu odzyskać to konto, bo to jest konto bardzo dobre i na którym pracowałam tyle lat. Już jedno konto straciłam. Jakiś tam kancel lewy, czy jakiś tam przez jakichś Ukraińców jebanych. A najgorsze jest to, że jeszcze straciłam, które prowadziła mojej koleżanki wnuczka, którą wsadzili tam gdzieś do szpitala, czy nie wiem. Więc tam to konto też straciłem i to jest trzecie konto, które tracę, na którym pracuję tyle lat. Nie wykupuję żadnych głosów, bo to mnie nie interesuje. Kto jest moim fanem, to jest moim fanem, a widzę, że moich fanów jest bardzo dużo. Założyłam oczywiście nowe konto, ale tamte konto jest mi niezmiernie potrzebne. Więc bardzo proszę, zgłoście wszyscy do Instagrama, że prosicie o odzyskanie konta Official Podłoga IKS, bo to jest konto bardzo pożyteczne i bardzo potrzebne do wielu spraw. Mam tam konto prywatne, na które nie przyjmuję, żeby mnie cwele nie blokowali, patocwele, bo patocwele są wszystkie u mnie zablokowane, ale ponieważ mają dostęp do Dominika i do innych osób, a wy wszyscy jeszcze ich oglądacie, zamiast ich blokować, patocweli, no to mamy teraz taką sytuację, że to ja jestem zablokowana, a nie oni. No więc ja bardzo proszę wszystkich patocweli zgłosić, a moje konto poproście o odblokowanie. Dzisiaj jest 27 sierpnia 2028 roku i serdeczne życzenia tutaj dla kolegi, który ma dzisiaj urodziny, a ja oczywiście stawię to na swoje konto, na jedno i na drugie i bardzo proszę o blokowanie i zgłaszanie patocfeli i prośby do Instagrama o przywrócenie mojego konta Official IKS, bo to jest konto bardzo, bardzo pożyteczne, nad którym pracowałam i wiele lat i szkoda po prostu mojej pracy, bo
to ja jestem pozytywnym człowiekiem, a nie te patocfale. Pozdrawiam Izabela, rzetelnym okiem Izabeli. Izabela Smartline, modowy rentgen. Izabela spełniona aktorsko, biznesowo. I życzę miłego wieczoru, a sobie przede wszystkim miłego i spokojnego wieczoru. I żeby mnie patocwele w ogóle się nie czepiały, żeby się ode mnie odpierdoliły i nie chcę patocweli widzieć ani słyszeć o nich. Już Gładysz napisał na jakimś profilu, bo już mi donieśli, że mam zablokowane konto i że ja wszystkich chcę oszukać na tą wycieczkę. Jak ja chcę oszukać? Ja chcę pracować, ja chcę zrobić taki wyjazd właśnie po to, żebyście zobaczyli trochę świata i żebyśmy byli na wspólnych imprezach, a nie oszukać. Dobra, już nie będę mówić dalej, może kiedy idzie.